Witam, jesteśmy tutaj przy ulicy przy Angorze, na skrzyżowaniu właściwie ulicy przy Angorze i Mademoncka, na stacji Vetrillo, więc chyba nie muszę wam tłumaczyć, co będziemy tu przedstawić. Proszę bardzo, czas na kolejny odcinek z Avizyną, już pozaprawiam na Vetrillo. Tym razem z innej perspektywy. Proszę bardzo, to jest kamera. No i zaczynamy. Zmiana roweru, nie ma powietrza. A few moments later. Podejście numer 2. Wizonosz poza prawem nawet ile. Witam was tutaj, cześć, to Wizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Wizonosz poza prawem nawet ile. Wracamy po dosyć długiej z tej przerwie, ale tak czy siak ja tam się cieszę. Z taką dobrą muzyczką w dzisiejszym odcinku z żadnej nowej muzyczki, której nie było w poprzednich odcinkach, nie będzie. Poza tym, co było na początku oczywiście. Ale będę się starać urozmaicić muzykę, nie tak jak to było zazwyczaj. Natomiast z każdym możliwym odcinku nowym, bo jest dużo odcinków przy nagraniu starych, które po prostu nie byłem w stanie wam pokazać, będą z różnych perspektyw nagrywane i będą zazwyczaj dwie kamerki. Jedna będzie naprzód, druga na tył, jedna gdzieś pod kołem, pod pedałem, jakie różne rzeczy. Więc będzie się na pewno działo, ale to w tej sali nowej. Dziś jest jedynie taki odcinek nowszy. Nowszy, bo już trochę nieaktualny, ale tak czy siak jedziemy dzisiaj zobaczyć, jak były wylewane ścieki za Rafała Trzaskowskiego, kiedy ten kolektor nieszczęsny tam się zepsuł, dwa się zepsuły tam przy tym przepływie obok mostu północnego Manii Skłodowskiej Kili do Czajki, do oczyszczalni ścieków Czajka. No i tak, my na razie sobie tam jedziemy prostą trasą od tutaj, no właśnie z najbliższej stacji wydrytyły, którą tutaj znalazłem. Na początku, jak możecie zauważyć, powiedziałem dokładnie gdzie, co i jak na bilanach mniej więcej to wygląda. No i jak widzicie, tak to jest. Jak będziecie się pytać, jak to jest, to znasz, co jest sobie znak online, spokojnie, jest, będzie, niedługo, tylko muszę jeszcze zrobić intro do niej. Natomiast bardziej mogę wam powiedzieć ważniejszą dla was informację, a to po... Prawdopodobnie w najbliższą niedzielę pojawi się coś, na co... czekam już od ponad 3 lat. Nazywa się to otwarcie kolejnych stacji metra. Będą to stacje szwedzka, targówek mieszkaniowej i troska. Czyli w skrócie już możliwe, że nawet w poniedziałek, kiedy pójdziecie sobie na stację, no nie wiem, taką Rondo ONZ i sobie będzie tak stać i czekać i tu nagle będzie wjeżdżać pociąg, to usłyszycie takie komunikaty. Uwaga, pociąg, kierunek troska. Więc będzie ciekawie. Tak, samego takiej trasy od tej stacji w ogóle jeszcze nigdy nie robiliśmy, taką ja wracam do Wetrillo. Więc może te metro się otworzy. Ma się otworzyć wtorek, w niedzielę, jeżeli będzie tych szkół i wszystkie te papierologie zostaną podpisane. Więc zobaczmy. A ogólnie dzisiaj, jak widzicie, jest przypięty do widelca. Kamera dzisiaj. Tutaj, jakiś pamiętam, gdzie jest DS, to jest w sensie tam. Jest przypięty do rampy od rączki, od tej przedniej części roweru, gdzie jest właśnie pierwsze przednie koło wmontowane, dzięki czemu właśnie widzimy szprychy i trochę koło, które tutaj się też kręci. Jak widzicie, na początku oczywiście standardowe, dobre kawałki z Pornation. No po prostu nie byłbym sam, gdybym czegoś takiego nie wmontował. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek z tej serii. W ogóle napiszcie, jak wam się podoba ta nowe intro, bo na nim najwięcej siedziałem aż 3 godziny, żeby je nagrać, a żeby zmontować to nawet nie powiem ile. Ale po prostu dlatego tak długo siedziałem przy tym, ponieważ będą różne intra. W sensie nie będzie jednego intra non-stop, tylko w zależności
Raz taki będzie, raz takie, a czasami jeszcze inne, takie przy takich bardzo irytujących odcinkach mamy jeszcze takie specjalne intro, które jeszcze nie nagram wszystkich ujęć, gdzie faktycznie Wetterillo daje mi w kość. No a tak akurat nie, takie cudowne. Niestety znaleźć parę rowerów, które bez pedałów, bez... no, bez właściwie wszystkiego. Ale no ma, tak czy siak, jak widzicie, to sobie dojeżdżamy. My tutaj normalnie omijamy to całe skrzyżowanie, jak jeździmy na Białękę i jedziemy dołem, więc widzicie, jak tutaj to jest o wiele fajnie, jak się jedzie dołem. Tu akurat w tym odcinku chciałem się bardzo przejechać pod tą górą w ogóle i tak dalej. I jakby coś, nie bierzcie pod uwagę tej minimapki i odległości i średniej prędkości, ponieważ to jest tylko do pierwszego pitstopa, gdzie się zatrzymałem na moście. Tak, ponieważ trochę to inaczej nagrywam, a nie chciałem też, żeby były różne czasy, więc efekty widać jak widać. No i ogólnie odcinek też dzisiaj trochę dłuższy, ponieważ się dużo zatrzymaliśmy i nawet na plaży za chwilę jeszcze dojedziemy, więc będzie całkiem ciekawie. Jak widzicie, ogólnie całkiem nieźle jest, bo mam taki nowy uchwyt do właśnie kamery, więc nawet aż tak bardzo nie trzepoczę, jak tutaj jeździmy. I tutaj sobie ładnie zjeżdżę w dół i heja, jedziemy sobie w dół. Oho, ja już widzę tutaj, co się przyda mi tutaj w sensie na montażu, bo ja już teraz to zmontowałem, dawno się jechałem tym dym. No, no jeszcze oczywiście lepiej zdecyduję, jak się jedziesz, a nie tutaj mi się kręcisz po ulicy. No i wróciliśmy na stronę drogą trasę, którą możecie już dojeżdżać. Tak, w ogóle ostatnio tego wam się pochwalę, chcąc nie chcąc, coraz większe dystanse zaczynam pokonywać na rowerze, bo 17 km w jedną stronę to mimo wszystko, jak dla mnie, całkiem niezły wynik. Tak, 34 umawia się w dwie strony. To jest naprawdę dużo kilometrów. A tym bardziej, że ja jeżdżę na rowerze jak mogę, ale zwyczaj nie mogę. Ja po prostu jeżdżę zawsze w weekendy, ewentualnie jak wrócę do domu po szkole, to czasami sobie wsiądę nawet. No i nawet Lilo też wiele możliwości. Dojeżdżam sobie do dużych miejsc, tylko ostatnio było tak zimno, nie wiem czy zauważyliście, że nawet Lilo mi się nie chciało przyjść. Rozważam zakup też hulajnogi elektrycznej, tak żeby po prostu mi tutaj przyjemniej, bo wiecie, a nawet jest fajnie takie większe dystanse. Hulajnoga jest tyle, ma taki plus, że faktycznie nic nie robisz. No i przeszliśmy do Sick Dating Clan, czyli też klasyka, który tutaj non-stop jest. I tak, tutaj, o właśnie w tym miejscu, nie widzicie po drugiej stronie koła. Jest, o widzicie, mniej więcej było widać ogrodzenie przez policję. I tutaj jest tam wojsko stacjonowało jeszcze wtedy, jakie byłem. Ponieważ był budowany most pontonowy, na którym miał być, nie wiem czy jest postanowione, nie będę teraz wprowadzać błąd. Rurociąg, przez który będą aktualnie ścieki płynąć do Czajki, dopóki nie naprawiam tego kolektora, żeby normalnie pod Wisłą płynęły. I tylko wam powiem, tak w ramach ciesnej ścisłości, że te ścieki, co płyną pod właśnie Wisłą, to one płyną, nie pamiętam dokładnie, ale to jest jakoś coś koło 2006, przed 2010 rokiem, dopiero. Znaczy nawet po 2002, między 2002 a 2010 rokiem to zbudowali. Zbudowali też w międzyczasie wtedy tam oczyszczanie ścieków w Czajkę, bo jej nie było kiedyś. I dopiero wtedy przestali wyrzucać, Warszawa przestała wylewać ścieki do Wisły. Normalnie wcześniej, do ponad 2000 wieku, cały czas Warszawa wylewała wszystkie ścieki. Więc teraz jak tutaj dobili nagle halo, halo, Trzaskowski wylewa wszystkie ścieki i w ogóle afera. Ja tylko chcę powiedzieć, że za poprzednich wszystkich prezydentów, zanim Czajkę otworzyła walc, niestety, jakby nie mówić, ona dosyć długo była, więc trochę zrobiła, to zanim zostało to otwarte, to faktycznie wszystkie ścieki płynęły ładnie z nurtem Wisły i jakoś ludzie nie mieli z tym problemu. Może tego, że teraz ludzie wszyscy mają bardziej gdzieś wywalone na tę ekologię i tak dalej, ale mnie tego strasznie nie żyło. No, widzimy cię, jak jedziemy sobie standardowym, ładnym 18 godzin. Na kolejny zebu było tyle fajnie, żebym jechał sobie takie 30 z na tym pomacie i nic mi nie robił. Przenosimy się do miejsca zdarzenia. I dojechaliśmy do miejsca, gdzie aktualnie jest postawiony most pontonowy, ponieważ pewne kolektory na dole tutaj tej rzeki Wisły przy moście północnym nie działają, dzięki czemu wszystkie ścieki są wylewane do Wisły, gdzieś tam dalej, nie pamiętam dokładnie gdzie. Natomiast tutaj wojsko zrobiło most pontonowy, jak widzimy. Się ciągnie tutaj przez całą Wisłę, ale Wisła jest akurat płytka, więc nie jest to aż takie trudne. A tam, tutaj dokładnie, nie wiem dokładnie co tam się dzieje, ale z tego co rozumiem, muszą
jako... A, już wiem, co tam się dzieje. Tam znalazłem odpływ. Tutaj mamy odpływ Wisły, w sensie ścieków prawie wszystkich z Warszawy. Tak? Dokładnie. W tym miejscu wypływają prawie wszystkie ścieki Warszawy. To jest niesamowite miejsce. Teraz się przesunę i wam pokażę bliżej. Proszę bardzo. I oni teraz próbują stamtąd przeciągnąć rurę. Prawdopodobnie tutaj będzie szła jakoś ta rura. Tam. I gdzieś tam będzie do czajki już normalnie się transportować. Natomiast tutaj coś się zepsuło. Zaraz sprawdzimy to i prawdopodobnie przejedziemy na drugi brzeg rzeki, żeby to zobaczyć z innej perspektywy. Wracamy za chwilę. No i tutaj wracamy na dobre, oczywiście standardowo. Krótka przejażdżka. Ogólnie jak widzicie, tutaj most północny został tak pięknie zbudowany, że nawet jak ścieki wylewają, to jest to widowisko i można tutaj na pieszo dojść, czy nawet rowerem dojechać, czymkolwiek dojechać, bo tu jest po prostu ładna, piękna kładka pieszo rowerowa obok. No i wracamy na miejsce zdarzenia. Wracamy po przerwie, przejechaliśmy mały kawałek. Możemy teraz zobaczyć, jak wygląda most w prawie całej okazałości pontonowy. Podobno ma cały udźwignąć przez długi czas. A tu, jak widzimy, możemy sobie przybliżyć. Ścieki wypływają. Wypływają ile też chcą. Chęt daleko. Do innych miast i do Gdańska. No, a tu widzimy koparka pracuje. No, proszę bardzo. Natomiast powiem wam, że naprawdę całkiem płynnie to działa. I miejmy nadzieję, że im się to uda niedługo skończyć. Wracamy na Veturillo. I jedziemy na drugą stronę Wisły. No i jesteśmy z powrotem teraz z inną muzyczką, którą możecie cały czas kojarzyć oczywiście z mojej serii Cityscanner z PlayStation 4 Industries, a mianowicie to Synthetic Down Radio zwróciliśmy tak, żeby, bo ona tutaj też było, czasami się pojawia w tej serii i stwierdziłem, że nie dajmy tu też trochę takiego Cities, ale tylko jeden utwór Cities, więc i tak głównie jest takie standardowe utwory będą. W ogóle możecie pisać mi w komentarzach, jakie macie pomysły na nowe serie i gdzie bym mógł jeździć na rowerze. Jakieś specjalne, specyficzne trasy, bo ja nie mam zbytnio, w sensie ja mam pomysły, mogę wymyślać, ale też byłbym ciekawy, co wy byście sądzili, gdzie byśmy mogli się przejechać i tak dalej. No, co wy na to? I właśnie, a propos, mam dla was dobre wiadomości, a mianowicie, poza tym, że Rafał Trzaskowski już ogłosił jakiś czas temu przetarg na M3, M2 się niedługo otworzy na Targówku, a na Woli będzie otwieranie mniej więcej przed koło stycznia, to już mam nadzieję, że wiecie. Ale to, że Bambaje Warszawskie chyba już podpisały, z tego co pamiętam, największy polski kontrakt na Bambaje, to chyba tego nie wiecie. Kontrakt zwany warty około, nie chcę przekręcić, ale coś koło mniej więcej 1 800 000 000. To jest kupa szmalu. To jest kupa szmalu, ale to jest ponad 200 niskopodłogowych pociągów, Bambajów. Co oznaczałoby, że całkowicie by zniknęły z naszego widoku na mieście Bambaje, takie wysokopodłogowe, stare, głośne i w ogóle, tylko byłyby nowoczesne. Znaczy, chyba Skoda je wygrała, nie pamiętam właściwie, kto je wygrał. Ale na pewno nie to, co nie Pesa, jak jeździła teraz ostatnio. Czyli nie będzie nowego Jazza, niestety. Ale no zobaczymy, co wyjedzie. Tak czy siak, oni to podpisali do 2023 roku. Mają się pojawić właśnie już te Bambaje wszystkie. Natomiast co jest ważniejsze, to no, przyspieszyliśmy sobie. 40, 42, 48, 42 i 8. Dobra. Zapisujemy, a wiecie, czemu tak dzwoniłem? Ponieważ tutaj mamy teraz 360 i musimy wrócić do Wisły, ponieważ chcę wam pokazać od drugiej strony, jak to mniej więcej wygląda. No i Bambaje właśnie nowe będą. Jeżeli ktoś mieszka na Grochowie, to mógł zauważyć, że właśnie tam też jest wymienione torowisko. To torowisko będzie po prostu zielone torowisko, tam będzie trawnik rosnąć na pośrodku torowiska, a dookoła będzie to ulica, tak jak była cały czas, więc tam po prostu zbyt dużo to nie zmienia, jak dla mnie przynajmniej. Nowe Bambaje już zostały ogłoszone, przetarg na Bambaj do Wilanowa, co jest dobrym radością. Na dworzec zachodni też coś już zostało ogłoszone. Jeszcze i tak chyba będę ciągleć coś, że to będzie coś koło 50. Przynajmniej zachodni ma być przebudowane w 50. Tak trochę będzie głupio, jak metro się tramwaje, Bambaje się przebudują.
a w zachodni będzie później wszystko na nowo budować, jak będzie się sam przebudowywać. Chyba że zachodni wcześniej się zacznie przebudowywać, to wtedy nie powiem. Poza tym na nowo dwory ma zostać też, dopodobnie nawet w tym roku jeszcze zacznę budować chyba, z tego co dobrze kojarzę. Co jest też dosyć fajną wiadomością. A, i pytaliście się o M3, będzie o tym osobna polityka, tak żeby nie było. I z otwarcia tych nowych stacji też będzie. Znaczy nie, to akurat nie będzie polityka, to będzie coś innego. Ale tak czy siak, pytaliście się o M3. Na tyle co wam mogę powiedzieć o M3, to jest to, że to jest robienie kogla magla. Właściwie to nic tam się nie dzieje. Jeżeli bo jest aktualnie ogłoszony przetarg, tylko tutaj pokazałem, że nie da się aktualnie tam dojść. Jest aktualnie ogłoszony przetarg, więc teoretycznie jakieś firmy mogą się zgłaszać, ale co oni muszą jeszcze zrobić? Firmy mają ponad rok na zdobienie projektów stacji i ich lokalizacji. Czyli jeszcze właściwie nie wiadomo, gdzie będą stacje, będą wyglądać i tak dalej. To jest po pierwsze. Po drugie, jak już to zrobią, to później mają znowu kolejne 3 lata, czyli co nam wychodzi, jeżeli nawet by przy dobrych pytach to podpisali w 20, to mam 21 mają projekty, przy dobrych pytach. W 24 M3 w teorii, i to podkreślam, w teorii, mogłaby zacząć funkcjonować, ale ponieważ to jest pierwszy odcinek M3, nawet licząc, że mam już stację, jedną stację M3, stadion nadodowy, to coś koło 2024-2025 bym oczekiwał, że M3 już pojedzie, biorąc pod uwagę, że STP Kozia Góra jeszcze będzie w międzyczasie budowana i STP Mory, co jednak to znaczy. Tu zmieniliśmy muzyczkę na taką bardziej tajemniczą, taką skradanko i w ogóle, bo na plaży się tutaj zbliżamy i za chwilę będziemy podglądać, jak tam to wygląda od drugiej strony Wisły, nasze wspaniałe ścieki Trzaskowskiego. Ale nie będę go określenia, ale nie będzie. Przenosimy się. No i podchodzimy, zobaczymy jak z drugiej strony wygląda i się zwijamy już na stację. W sensie, ja was odprowadzę na stację, ale jeszcze muszę nagrać nowe intro. O, rypnął Robert. Jak widzicie, tak to wygląda z drugiej perspektywy. Proszę bardzo. Ładnie, pięknie, czysto i w ogóle. I tutaj ładnie, pięknie i wspaniale. Ścieki wypływają jak za, kogo by to wam powiedzieć, Lecha Kaczyńskiego. Ścieki prosto do Wisły wypływają jakby nie było nic. Tak, ponieważ nie wiem czy wiecie, od niedawna ścieki są, były właściwie, nie ma, stąd pójdziemy. Od niedawna ścieki są właśnie już w takim systemie jakim są. A my mamy na myśli, że są oczyszczane całkowicie. Kiedyś, dużo wcześniej, kiedyś dużo wcześniej to tak zupełnie nie było. A mianowicie były wszystkie po prostu wylewane. Ale dopiero od niedawna, tam 2000 któregoś roku, są utylizowane w taki przyzwoity sposób, żeby były po prostu całkowicie czyszczone i dopiero wyrzucone chyba tam, z tego co pamiętam. Natomiast jak widzicie, czasami coś zawiedzie i tak to wygląda, ale to nie jest wina ani pana Rafała Trzaskowskiego, ani nikogo innego. Tylko tak po prostu wyszło i tak właśnie za niego zdarzyło, a pewnie Walc coś tam nie dopatrzyła i dobiła po kosztach. Ale to nie jest jego wina, a jak mówię, wcześniej było dużo, dużo gorzej, ponieważ tutaj jest tylko przez ten krótki okres one wypływają, natomiast wcześniej cały czas, non-stop, wypływały w ten sposób. Idziemy dalej, jedziemy na stację, a po prostu do galerii północnej was zostawię. Przenosimy się na rower. I jedziemy dalej. Tak jak żem powiedział, tak żem i zrobił, czyli próbował wychodzić prowadząc rower z piasku. No, mniej więcej. A później wsiadł na rower, w sensie, najpierw zhakował portal w ingresie, tak? No oczywiście, wiadomo. Później wsiadł na rower, zaczął się tam zjechać. Z tego skojarzy, że się znowu zaszczęście. Wróciliśmy do Foundation. Proszę bardzo, z tutaj dziewczyna, który tutaj jeszcze nie pracował. I teraz jedziemy w nietypowym miejscu, damy rower, w sensie nie oddamy go. Skończymy odcinek. Odcinek skończymy pod galerią północną. Tak. Tak właśnie mniej więcej. A i w ogóle, jeżeli mogliście się już przyzwyczaić do mojego mikrofonu, to tutaj cały czas słyszycie, ja postaram się kupić nowy mikrofon. Ze względu na to, że taki, iż to jest, to jest aktualnie mikrofon, jest taki
w bardzo atrakcyjnej cenie i z atrakcyjną niską jakością. Natomiast teraz będę potrzebować do polityki takiego fajnego, przenośnego, ponieważ nowa polityka jest na dworzu i teraz większość dużo nowych polityk, nowa seria polityczna prawdopodobnie się dużo wykonać na dworzu, więc no, będzie się trochę tutaj działo. No i zanim się nowa polityka jak najszybciej prawdopodobnie się pojawi, pomijając to, że będzie teraz to, to przed odcinkiem 10 z polityki obiecuję, że się pojawi nowy odcinek z Abizonosz, z przygody Abizonosza. To trochę już i ja nawet za długo czekam na kontynuację. A jeżeli już ja czekam na kontynuację, to ja chcę ją zobaczyć, tak? Więc spokojnie, niedługo. No i tak, tutaj niestety, żebyście mi tutaj nie błędzili, czemu Abizonosz nie jechałeś tutaj kurde nawadem, a nie prowadziłeś go. No bo zobaczcie, jakie tu kurde było, to jest taki piach. Tu ledwo co się da zjechać, ponieważ koła Wetrido to jednak są miejskie, a nie po piasku, jakieś terenowe, zwyczajne w ogóle. No to uwierzcie mi, to nie jest czysta przyjemność jazdy tam. Więc tak już bardzo. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu pod Galerią Północną jedziemy, ponieważ tam nagrywałem całe intro właśnie do tej serii i zwiastun. I właśnie tam jedziemy, żeby to nagrał, bo to jest właśnie już przed nagraniem. Z tego co biorę, aż się tak, tu podjechałem. Teraz taka ładna karteczka tam wisiała. Przez zamknięte z powodu tego wycieku kolektora i bla bla bla. W skrócie, nic nie powiedzieli. Zawsze coś. No. Jestem, jeśli pada ten znak na zaszarku, jak widzicie. Natomiast Vetudillo. To w sumie nie pisze Vetudillo, to pisze Rovedo, więc może. Więc może by się jakoś udało wjechać. Bardziej mnie decyduje to, że jest jeszcze zakaz na pijać dla ludzi. Więc nie wiem, czy w ogóle mi się udało być. No, ale tak siak. Ja tu siewam, ponieważ się głos teraz pomyliłam. Mówiłam, koniec mojej godziny, minus 26. Bo to sobie już chciałem, nie, chcę to już dzisiaj nagrać, myślę, chciałem to nagrać. No, ale widać całkiem nieźle, jedziemy. I w ogóle, możecie mnie napisać w komentarzach, co sądzicie o takiej pozycji kamery. Bo jest tutaj tak, jeżeli się nie zapomnę, jest tutaj no, zawsze było w plecach wkładane krzydełko, bagażnik, natomiast teraz jest pierwszy raz, pierwszy odcinek faktycznie nagrywany z pozycji koła. Czy może w którymś odcinku przyczepię faktycznie do środka sztrychy, do środka koła, gdzie do sztrychy kamerę, ale na razie bardzo lubię moją kamerę i chcę, żeby przeżywać to, tak więc zobaczymy. Jeszcze tak, w sensie osoby, które znają mnie, to wiedzą, że takie odcinki z dużym powrotem i jakieś takie serie tego typu one mają specjalny utwór, który kończy te odcinki. Ale ja musiałem sobie tego oczywiście szukać. Tak, w ogóle to trochę się zbytałem do nagrania tego odcinka, ponieważ dawno nie nagrywałem tego odcinku, już trochę mi się muzyczki pokończyły i nie chciałem się też tak, nie wiedziałem zbytnio o czym. Dlatego taki przerwa dosyć dłuższe, bo przez całe wakacje nie było żadnego odcinka. Sądzę, że mam nadzieję, że się odbije na lepszą. A kolejnych odcinkach będziemy jechać sobie wałem wiślanym. I co najciekawsze, jeszcze sprzed wakacji. Natomiast, jak możecie zauważyć, nie mam już prędkościomierza. Sądzę, że jest to z tym, ponieważ się spieszyłem trochę, bo jednak godzina to już jest złotówka, ja to już ponad 20 minut. No to właśnie chciałem nie zapłacić więcej. To jest po pierwsze, natomiast po drugie, co jeszcze ważniejsze, spieszyłem się, więc nawet nie spojrzałem, czy zegarek włączył GPS, a może po prostu pad. Tak, bo on tutaj coś miał, że właśnie coś nie chciał zbytnio działać, więc prawdopodobnie coś się wyłączyło, jakieś kawałki się odcięły i idzie. W ogóle mam na was pytanie. Jak bardzo nienawidzicie tych świadków, które są przed nami, na których się prawie zawsze stoi. Nie o to mi chodzi. Czy znacie taki serial edukacyjny oczywiście? Nazywa się Sędzia Anna Maria Trzulska. To jest taki fajny, serial. W sensie, ja go lubię oglądać, jak już mi się nic nie chce. Czasem tak mam. Ale to jest po prostu taki fajny serial relaksujący, gdzie faktycznie mogą kogoś skazać na 25 lat. Jakie to były? Jakbym mówił sędziom, to mówił tak. Skazuje pana na 25 lat do żywocia. To jest po prostu tak bezsensowne zdanie, ale po prostu piękne. Takiego już gościa spotkałem, który się pytał, czy ten będzie szybciej na świata przyjechać, bo powiedział, że to jest na dzień światła i szybciej środowiskiem idzie. Ale mniej więcej na to poszło. Więc, po co wam mówię o sędzie Anny Marii Trzulskiej?
ponieważ nowy sezon pojawił się na TTV. To nie jest daleka. Nowy sezon nowy pojawił i naprawdę byłem właśnie ciekawy. Ciekawy i całkiem nieźle im to wyszło. Po 8 latach nagrali nowy odcinek. Wiecie ile jest czasu? 8 lat. Skupa czasu. Ja 8 lat temu nie domyślałem się ze sobą żadnego komputera, żadnych filmów. Miałem tylko PlayStation 3 i Wii. Ale to było coś udane, więc... Więc widzicie. No to w telefonie to nie wspominałem z tego. Oczywiście jestem dobra, wzrost pozytałem, czyli jeżeli Janko pierwszy schodnik na miejsce na Amabaju i z tego co widzę, to my się zbliżamy do końca. Macie na to zbliżamy szerokim łukiem do końca dzisiejszego odcinka. No proszę. Tego się nie spodziewamy, że się tyle robimy. Nie wiem, oczywiście nie widziałem tego. To się nie spodziewałem, że tak łatwo szybko dojdziemy. I jak widzicie, mamy tutaj znanym lewą, ładną, piękną, przepiękną, wspaniałą, idealną ścieżkę do domu. Tu mi się nie chciało stać na tych światach tam przy śledzeniu widów, więc po prostu sobie skręciłem w taki sposób. Tamtędy jest wcale już szybciej, jeżeli weźmiemy tę lupę długość trasy, Następnie jest szybciej, jeżeli weźmiemy pod uwagę światła, które zaczęły się ruchać na czerwono, na pewno wieży. A tamte światła, które są dla mnie, wyszli na miejscu, ale pewnie jakieś BHP czy coś, żeby ktoś przyczepił, że tam nie ma świateł, a jest skrzyżowanie dla mamajów, pieszych i samochodów, które wiem, że jest wyrobione. No to chodziło o jeden, więc coś takiego. No ale nie, może chodzi o to, że tu jest delenia. Pewnie chodzi. No, jest tam budowa, czyli czerwone światło to jest sygnał, że bierzesz na jezdni. Mam nadzieję, że dzisiejszy się nam podobał. Jeżeli tak, zostawcie wydę. Jeżeli jest tutaj nowy już wszystkiego i ten dziwny raczej. No i nie tylko. Już wkrótce. Oczywiście bym się działo. Do zobaczenia już wkrótce. I w kolejnym materiale na moim kanale. Kończymy tutaj pod Goleją Północną. Do zobaczenia. Cześć! Check it out now.